Witajcie. Ach, ten temat badań DNA na ojcowstwo. Każdego dnia trafiam na film przedstawiający mniej więcej coś takiego. Czy zgodziłabyś się na obowiązkowy test DNA po urodzeniu dziecka? Nie, absolutnie nie. Ja nie mam nic przeciwko. Ależ nie, myślę, że tak. Nie, ponieważ wszystko powinno opierać się na zaufaniu. Jeśli brak zaufania, to nie ma relacji. Wydaje mi się, że to całkiem normalne. Kobiety, nie, nie zgodziłabym się, absolutnie nie. A ja nie mam nic przeciwko. Raczej tak. A po co? Jeśli jestem pewna, to po co miałabym to czynić? Czy wiesz, ile kosztuje badanie DNA? Nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Kobieta, raczej nie. Myślę, że tak. Nie, a po co? Tak, zgodziłbym się. Raczej nie. Nie mam nic przeciwko. Nie. Nie, nie zgodziłabym się. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Raczej nie. Jeśli jestem pewna, że spałam tylko z tym mężczyzną, to po co taki test? Jeśli nie ma nic do ukrycia, to jaki problem, żeby to wykonać? Nie mam nic przeciwko, aby mężczyzna mógł sprawdzić, czy to jego dziecko, czy nie. Oto co mnie ciekawi. Jeśli pytanie skierowane do tych ludzi było sformułowane naprawdę tak, jak należy i bez elementów manipulacyjnych, to nie do końca rozumiem, dlaczego jest tak wiele gwałtownych, negatywnych reakcji dziewcząt. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że było to pytanie zadane w sposób hipotetyczny i nikt nie zmuszał rozmówców do wykonania tego testu właśnie teraz. Ale nawet w tej sytuacji one odpowiadają zdecydowanie nie. Skąd taka pełna emocji negacja samego pomysłu? W ogóle pod moimi filmami jest mnóstwo pytań na ten temat lub pokrewny. Oznacza to, że mężczyźni przejmują się tą kwestią i problem istnieje. A ponieważ w relacjach istnieją zarówno mężczyźni, jak i kobiety, to oznacza, że nie da się zignorować tego tematu. Moje zdanie w tej kwestii znacie. Nie uważam, że trzeba czekać, aż państwo podejmie jakieś działania w tych sprawach. Jeśli masz wątpliwość, to nie marnuj swojego życia i wykonaj test. Na szczęście żyjemy w stuleciu osiągnięcia postępu naukowego. Tym bardziej, że argumenty mężczyzn wydają się ważkie. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, w tym finansowa, i ponoszą ją oboje rodzice, matka i ojciec. Jeśli jesteś biologicznym rodzicem, to wszystko jest jasne. Płać, wychowuj i kształć. A jeśli nie, jeśli zostałeś oszukany, to oczywiście nikt nie powinien ponosić odpowiedzialności za cudze działania. I oczywiście uwagi kobiet dotyczące zaufania nie mają tutaj nic wspólnego. Kobieta w tej kwestii ma prościej. Ona zawsze wie, że to jej dziecko, a mężczyźnie jest pod tym względem trudniej. Obowiązkowy test DNA na ojcowstwo wydaje się dobrą opcją, a jeśli okaże się, że nie jesteś biologicznym ojcem, to kobieta i państwo skieruje swoje żądania do tego, kto jest biologicznym ojcem. Wtedy wszelkie obowiązki wychowania będą spoczywać na nim, jakże inaczej. Seks to zajęcie dla ludzi dorosłych i trzeba ponosić odpowiedzialność za konsekwencje tegoż. Poza tym wydaje mi się, że jeśli takie badania zostaną wprowadzone masowo i jego działanie będzie niezawodne, to wtedy próby oszustwa staną się bezcelowe. One oczywiście będą, ale ich ilość zmniejszy się radykalnie. Po prostu próba fałszerstwa zostaje ujawniona i będzie trzeba za to odpowiedzieć, a to oznacza, że będzie mniej kłamstw w relacjach między mężczyznami a kobietami. Tak, pozostaje pytanie, kto za to będzie płacił i jak to wszystko będzie zorganizowane. Prawdopodobnie zostanie stworzony pewien rodzaj powszechnych danych biometrycznych, potężna baza danych zawierająca informacje o wszystkich mężczyznach, aby szybko zidentyfikować ojca, dziecko i tak dalej. Ale w ogóle chcę powiedzieć dziewczynom, że problem nie leży w teście. Najważniejsze jest prawidłowe zachowanie, a wtedy żaden test nie będzie dla was straszny. Tylko ściśle określone, czyste zachowania w kwestiach intymnych i przestrzeganie umów między partnerami pozwoli nie bać się żadnych kontroli, które mogłyby ujawnić kłamstwa lub waszą zdradę.
Tłumacz niniejszych treści zgłasza lekki dystans do tych rozważań. Nagram własne przemyślenia na ten temat. Są tu również i niebezpieczeństwa. Chociaż oczywiście z ostatnią konstatacją autorki się absolutnie zgadzam.